Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy drugi odcinek z serii 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem, odnosi się do tematu wigilijnego, do tematu związanego z tak zwanym Bożym Narodzeniem, które jest obchodzone 6 stycznia w prawosławiu i u Ormian, a 25 grudnia w rzymskim katolicyzmie. I ja nie mogę być rzymskim katolikiem, dlatego że nie zgadzam się z tym, aby ustalić tą datę sztywno na 25 grudnia lub na 6 stycznia. Jest to poważny błąd i jest to zupełnie niepotrzebne. Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że na pewno nie był to ani grudzień, ani styczeń. Słowo Boże pokazuje, że był to przełom września i października, a dokładnie święto namiotów. Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. Łukasza, 2 rozdział, 11 werset mówi nam: gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I te słowa dotyczyły sytuacji, w której Pan Jezus Chrystus urodził się jako dziecko, narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. I Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 wersecie. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I to słowo, które tutaj mamy, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, to słowo, które jest oddane jako zamieszkało, dosłownie oznacza zamieszkało w namiocie, albo jeśli chcielibyśmy wyrazić to jednym słowem, namiotowało. To znaczy, że mieszkało w namiocie. Jak wiemy, w Nowym Testamencie nasze ciało jest porównane do namiotu, który się rozpadnie, i to odnosi się do tego, że zamieszkało w ciele ludzkim, namiotowało, ale słowo namiot nawiązuje też do żydowskiego święta Sukkot, albo święto namiotów, albo święto kuczek. I na przykład w roku 2019 święto kuczek będzie miało miejsce w październiku, 13 października. W roku 2018 będzie to 23 września, jest to święto ruchome, 2 października w 2020 roku. I trudno jest policzyć, kiedy to święto przypadało w czasach, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ciele, bo rezultaty sprzed 1752 roku mogą być, zdaniem tych, którzy obliczają te daty, niedokładne i zrzucają winę na reformę gregoriańską Grzegorza XIII papieża. I na przykład, próbując ominąć tą rafę tej zmiany gregoriańskiej, w roku pierwszym Sukkot przypadało 19 września. I jak widać, powtarzają się tutaj, jeśli chodzi o święto namiotów, daty wrześniowe, październikowe. Czy oprócz tego pewnego odniesienia z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, 14 werset, które wskazuje nam, że to musiało być święto namiotów,
mamy jakieś drugie potwierdzenie ze Słowa Bożego. I owszem, mamy, ono nie jest tak bezpośrednie jak z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, więc dla tych, którzy nie lubią komplikować i nie lubią doszukiwać się, to jest koniec odcinka. Wystarczy. Pierwszy Jana, 14 werset. Słowo Boże mówi, że Słowo ciałem się stało i namiotowało między nami, czyli przyszło w okresie święta namiotów. Dla tych, którzy wolą troszkę więcej się dowiedzieć, zapraszam do drugiej, bardziej wymagającej, może nawet trochę nudnej części. Będziemy trochę musieli pogrzebać. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym pewne rzeczy ustalić. Po pierwsze, 1 Tymoteusza 3,16. 1 Tymoteusza 3,16. Pierwszy list do Tymoteusza, napisany przez apostoła Pawła. Trzeci rozdział, 16 wiersz. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Jednoznacznie Pismo Święte pokazuje, że to Bóg objawił się w ciele. Czyli sama nazwa Boże Narodzenie nie jest przeze mnie w żaden sposób tutaj podważana. Jest to jak najbardziej moment, kiedy Bóg przyjął ciało człowieka. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Więc ten, który jest odwiecznym Synem Bożym, jest drugą osobą Trójcy Świętej, jest jedynym prawdziwym Bogiem, Jahwech, poza którym nie ma Boga, ten przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Drugie miejsce to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20-21 werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Więc widzimy jednoznacznie, że apostoł Jan nazywa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynym prawdziwym, tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. A wszystkie inne koncepcje są związane z bałwochwalstwem, stąd przestrzega dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Zatem tak, Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg objawił się w ciele, urodził się z Marii Dziewicy i urodził się jako małe niemowlę i rósł. I widzimy to doskonale w Słowie Bożym. Więc nie kwestia nazwy jest tu problemem. Boże Narodzenie może nie jest najszczęśliwszym terminem, ale jest poprawnym terminem. I nie ma potrzeby go tutaj kwestionować. Kolejne miejsce to jest Jana 1,18. Ewangelia Jana, 1 rozdział Ewangelii Jana, 18 werset.
Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Bardziej poprawne tłumaczenie brzmi: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A jeszcze bardziej precyzyjne tłumaczenie powinno słowo jednorodzony zamienić przez słowo jednorazowy. Co prawda u nas słowo jednorazowy jest takim słowem dwuznacznym, bo nie chodzi o jednorazowe jak naczynia jednorazowego użytku, które wyrzucamy po użyciu. Nie, tu chodzi o to, że jedyny w swoim rodzaju, czyli Boga nikt nigdy nie widział, lecz jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Widzimy jednoznacznie, że tutaj jest podkreślone to, że Boga objawił właśnie Pan Jezus Chrystus, gdy stał się człowiekiem, gdy przyjął postać ludzką i w dniu, kiedy urodził się jako niemowlę, On tutaj tą misję zaczął, która zakończyła się zmartwychwstaniem i wniebowzięciem. I kluczowym momentem jest oczywiście ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Śmierć Jego na krzyżu Golgoty, kiedy wszystkie grzechy wszystkich ludzi zostały na Niego włożone i dzięki temu jest możliwe pojednanie z Bogiem, jest możliwy pokój z Bogiem. Kolejne miejsce to jest już czytany Łukasza 2,11. Łukasza Ewangelia, rozdział 2, 11 werset. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. Jeśli byśmy chcieli tutaj zauważyć, to Zbawiciel jest tutaj narodzony i drugie miejsce jest powiedziane, że to jest Chrystus Pan, czyli sam Jahwech, sam Bóg objawił się w ciele. Kolejne miejsce, Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Tutaj Pan Jezus mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, albo jednorazowego, tak jak już mówiliśmy, albo jedynego w swoim rodzaju. Tutaj na pewno w tym słowie nie chodzi o żadne rodzenie, czyli chodzi o jedyny w swoim rodzaju. Że Syna swego jedynego w swoim rodzaju dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, albo tak jak już wspomniałem, jednorazowego lub jedynego w swoim rodzaju. To słowo nie zawiera w sobie w ogóle elementu związanego z narodzinami. Natomiast sam fakt, że Pan Jezus Chrystus urodził się w czasie jako niemowlę, gdy przyszło wypełnienie czasu, to Pan Jezus przyszedł na świat. Mówi o tym Galacjan, czwarty rozdział. Galacjan, czwarty rozdział, czwarty werset. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi albo podlegał prawu. Jednoznacznie tutaj widzimy, że Pan Jezus Chrystus przyjął postać człowieka, urodził się z niewiasty. I to nie jest problemem. To nie jest drugi powód, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem. Problemem jest to, że arbitralnie
niezależnie od Słowa Bożego, wyznaczyli sobie oni na podstawie poszukiwań swoich uczonych mężów, światłych mężów, datę, która nie jest możliwa do pogodzenia z Pismem Świętym. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy tutaj zaakcentowali, to są Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Trzydziesty pierwszy werset. Tutaj padło pytanie do apostołów i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Z tego miejsca uczymy się, że sam fakt daty nie jest jakoś szczególnie kluczowy. Kluczowe jest to, żebyś uwierzył w Pana Jezusa i wtedy będziesz zbawiony. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, to uwierz Pana Jezusa, a raz na zawsze będziesz zbawiony, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Nie można go uzyskać na podstawie swoich działań, swoich obietnic wobec Boga, czy swojego płakania przed Bogiem, czy w postaci dobrych uczynków, które w oczach Bożych są jak spługawiona szmata, jak mówi Izajasz. Twoje dobre uczynki nie są w stanie przybliżyć cię do Boga. One jedynie, twoje uczynki, oddalają cię od Boga. Natomiast Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za twoje wszystkie grzechy. Umarł za ciebie. I jeżeli przyjdziesz do Boga na podstawie tej doskonałej ofiary krzyża, Pana Jezusa Chrystusa, na której On umarł za ciebie, w czasie której On umarł za ciebie, to teraz jest możliwe na podstawie tej ofiary, abyś mógł pojednać się z Bogiem. I zrób to teraz. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, na zawsze bezpieczny. Tylko Jezus może cię zbawić. Nikt z ludzi, żadna inna możliwość nie wchodzi w grę. I tego właśnie się uczymy z Dziejów Apostolskich 16:31. Człowiek, który nic nie wiedział o Bogu, pyta ludzi, którzy wszystko wiedzą o Bogu, co mam zrobić, abym był zbawiony? I apostoł Paweł odpowiedział: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Koniec informacji. Więc jakie prawo my mamy cokolwiek do tego dodawać? Nic. Poza uwierz Pana Jezusa. Nic więcej. Tak twierdzi apostoł Paweł. On się zna lepiej niż my. Czy uważasz się za mądrzejszego od apostoła Pawła? To przestań, bo apostoł Paweł zna się lepiej na Ewangelii. I kolejne miejsce, Rzymian 6:23. Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ten fragment pokazuje wyraźnie to, co przed chwilą powiedziałem, że zapłatą, albo inaczej żołdem, tutaj pada słowo, które jest określane tak samo jak słowo żołd, czyli zapłata żołnierzowi. Jesteś żołnierzem w armii szatana, jeżeli jesteś niepojednany z Bogiem. I jako taki żołnierz diabelski otrzymasz w postaci żołdu śmierć wieczną w jeziorze ognia i siarki. Tam będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze, jeśli nie pojednasz się z Panem Jezusem. Więc nie masz za wiele czasu, nie masz wyboru. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony od tego, co cię czeka. I tutaj właśnie widzimy, żołdem grzechu jest wieczna śmierć. Na całe szczęście nie musisz być w piekle, bo jest powiedziane tutaj, darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wybierz życie. Kolejne miejsce,
Objawienie 20:10. Objawienie Jana, 20 rozdział, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. W innym miejscu widzimy, że Pan Jezus do potępionych mówi: idźcie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. To jest właśnie miejsce przygotowane dla diabła i jego aniołów, do którego trafią ci, którzy są niezbawieni, którzy umrą w swoich grzechach, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Zbawienie jest z łaski, dlatego nie możesz nic zrobić, żeby na nie zarobić. Nie możesz nic zrobić, żeby je utrzymać. Nie możesz nic zrobić, aby je stracić. A więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty. Więc masz tutaj prostą rzecz do zrobienia, do wykonania. Twoim sercem pokutuj, uznaj, że Bóg jest święty, a ty nie. Uznaj, że Jezus Chrystus twoją karę całą wziął na siebie. Powiedz Bogu, że jesteś grzesznikiem. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Kolejne miejsce. Objawienie 14, rozdział 10, wiersz. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Tu jest mowa o potępionych, że będą dręczeni dniem i nocą. I to nie jest miejsce, do którego ktokolwiek chciałby iść. Następne miejsce to Rzymian, 5 rozdział, 6 werset. Piąty rozdział listu do Rzymian. Werset 6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Jednoznacznie tu widać, że Chrystus umarł za bezbożnych, czyli za ciebie umarł Chrystus. I to jest kluczowa rzecz. Nie data, kiedy się urodził, choć ona jest faktycznie wyznaczona w rzymskim katolicyzmie, co powoduje, że nie mogę być rzymskim katolikiem. Jest to drugi powód, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem. Ale kluczowa rzecz jest oczywiście to, że Chrystus umarł za bezbożnych, za ciebie umarł Chrystus i to jest podstawa zbawienia, twojego zbawienia, że Chrystus za ciebie umarł. Możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony na zawsze. Kolejne miejsce to jest 1 Jana, 4 rozdział, 9 werset. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 9, 10 werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Po to był właśnie Syn posłany, jako ubłaganie za twoje grzechy, jako ubłaganie za moje grzechy. I ja uwierzyłem Panu Jezusowi Chrystusowi i już jestem na zawsze zbawiony. Raz na zawsze, nieutracalnie.
Zachęcam Cię, abyś i Ty mógł skorzystać z tego doskonałego Bożego dzieła, wykonanego przez doskonałego Chrystusa. Następne miejsce to jest Filipian, rozdział 2. Filipian, rozdział 2, od 6 wersetu. Chrystus Jezus, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus, będąc Bogiem, uniżył się i przyjął postać podobną do człowieka, po to, żeby w tym ciele ludzkim ponieść śmierć za Twoje grzechy. I teraz ta doskonała ofiara wystarczy dla Twojego zbawienia. I jest to najważniejsza rzecz związana z tak zwanym Bożym Narodzeniem, że Pan Jezus Chrystus urodził się, aby umrzeć za Twoje grzechy. Przyszedł przysłany przez Boga po to, żebyś Ty mógł być uratowany od należnej Tobie kary piekła wiecznego. Kolejne miejsce to już będzie miejsce związane z datowaniem. Skąd wiemy z Pisma Świętego, że to jest przełom września i października? Pierwsze miejsce to jest właśnie związane z Ewangelią Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To jest Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. I ewangelista Łukasz jest bardzo precyzyjny, dlatego jego świadectwo posłuży nam jako określenie pory roku, w jakiej zostało narodzenie Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus przyszedł w postaci niemowlęcia. I tutaj dlatego świadectwo Łukasza możemy wziąć pod uwagę do wyznaczenia pory roku, której miało miejsce narodzenie Pana Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii Łukasza, jak już wspomnieliśmy, bardzo jasno wynika, że to był przełom września i października. I kilka miejsc, które nam to pozwolą ustalić. Najpierw Księga Estery, 3 rozdział, 7 werset. Księga Estery. Księga Estery. Trzeci rozdział, 7 werset. W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w 12 roku panowania króla Ahaszwerosza, rzucono w obecności Hamana pur, to znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca. I tutaj widzimy wyraźnie, że w miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan. To te słowa nas tutaj interesują. W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan. Zatem z Księgi Estery 3:7 dowiadujemy się, że kalendarz żydowski zaczyna się w miesiącu Nisan. Inna nazwa to jest miesiąc Abib. Jest to miesiąc, w którym Żydzi obchodzą Paschę. To jest na przykład pokazane w 2 Mojżesza, 2 rozdział, 12 werset. 2 Mojżesza, 12 rozdział, 2 rozdział, przepraszam,
Druga Mojżeszowa, inaczej Eksodus, inaczej Wyjścia, drugi rozdział, 12 werset. Prawdopodobnie raczej chodzi o 12 rozdział, drugi werset, literówka w moich notatkach. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Widzimy to samo, co w Estery 3:7. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu, według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia nad proże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. I widzimy, że w tym miesiącu właśnie Żydzi obchodzili Paschę. W dniu 14 Nisan miał być zabity baranek i wiemy też, że w 14 Nisan Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Czyli jest to jak najbardziej od razu proroctwo o ukrzyżowaniu Pana Jezusa Chrystusa. Tej śmierci krzyżowej, przez którą możesz być uratowany. I baranek wskazuje właśnie na ofiarę Pana Jezusa. I dalej widzimy, że miesiąc Nisan to jest według naszej miary odpowiednik marca, kwietnia. Marzec, częściej marzec spotykałem w różnych opracowaniach. Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że ojciec Jana Chrzciciela, czyli Zachariasz, był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Znajdujemy to w Łukasza, pierwszy rozdział, 5 werset. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 5 werset. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, na imię jej było Elżbieta. Czyli widzimy, że ten kapłan imieniem Zachariasz był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. I faktycznie sprawował on służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej na niego zmiany, co widzimy w Łukasza 1:8. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany. I tutaj widzimy jednoznacznie, że w tym czasie, kiedy on tą służbę sprawował, zostało mu przekazane po prostu słowo, że będzie tutaj Jan Chrzciciel poczęty. Może przeczytam te słowa. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła.
Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem, i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie. W świątyni dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego, a po tych dniach żona jego poczęła. Po czym? Po tych dniach służby. Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Widzimy więc tutaj wyraźnie, że jeszcze 36 werset: i oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu. Czyli mamy wyraźnie powiedziane, że Elżbieta była w 6. miesiącu ciąży, wtedy, kiedy Maria poczęła. Maria, matka Pana Jezusa. Więc mamy punkty czasowe jednoznacznie oznaczone. Zatem, idąc dalej, widzimy, że oznacza to, że czas, w jakim Zachariasz służył w świątyni, to przełom czerwca lub lipca, ponieważ każda z 24 zmian kapłańskich trwa 14 dni, a zmiana Abiasza była 8. I widzimy tą informację w pierwszej Kronik 24:10. Pierwsza Kronik 24 rozdział 10 werset. 7 na Hakkosa, 8 na Abiasza.
Może tutaj troszkę wcześniej przeczytam od pierwszego wersetu. Synowie Aarona podzieleni byli na następujące grupy. Synowie Aarona to Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abihu zmarli przed swoim ojcem i nie mieli synów. Kapłaństwo zaś sprawowali Eleazar i Itamar. Synów Eleazara i Achimelecha spośród synów Itamara podzielił Dawid z pomocą Sadoka na grupy, przydzielając im zakres czynności w obrębie ich służby. I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów 16 spośród potomków Eleazara, a 8 spośród potomków Itamara. Przydziału dokonano przez los zarówno tych, jak i tamtych, gdyż zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara byli książęta świątyni i książęta Boży. Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Netanaela, pisarz spośród Lewitów wobec króla, książąt i kapłana Sadoka i Achimelecha, syna Ebiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc na przemian raz ród Eleazara, to znów ród Itamara. Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza, trzeci na Harima, czwarty na Seoima, piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza. Wiemy, że Zachariasz był właśnie z ósmej, tutaj w kolejności zmiany, Abiasza. I ta informacja jest naszym punktem wyjścia, z którego możemy podążać dalej. Zatem widzimy, że pierwsza kronik 24:10 potwierdza nam, że ta zmiana Abiasza była ósma. W tym czasie nastąpiło poczęcie Jana Chrzciciela, co już czytaliśmy w Ewangelii Łukasza od pierwszy rozdział od 23 do 24 wersetu. Ja te słowa jeszcze przypomnę. Łukasza, rozdział pierwszy. Dwudziesty czwarty i 23 werset. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu, a po tych dniach jego służby Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc. Czyli mamy dokładnie, z dokładnością do dni określone, kiedy nastąpiło poczęcie Jana Chrzciciela. Po 6 miesiącach, na przełomie grudnia i stycznia, anioł Gabriel ukazał się Marii, mamie Pana Jezusa Chrystusa, i zapowiedział jej, że będzie mamą Chrystusa Pana. W tym czasie, na przełomie grudnia i stycznia, miało miejsce poczęcie Pana Jezusa Chrystusa, co widzimy w Łukasza, pierwszy rozdział, od 26 do 36 wersetu, co już czytaliśmy. Ale jeszcze raz przeczytam, 26-36. A w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło oznaczać to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc
Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Czyli kolejne potwierdzenie, że Elżbieta wtedy była w szóstym miesiącu, kiedy Maria poczęła. I tutaj widzimy z tego punktu, że narodzenie Pana Jezusa Chrystusa miało miejsce 9 miesięcy później, na przełomie września i października. Czyli 9 miesięcy później. W tym czasie u Żydów miało miejsce święto namiotów, które było cieniem i zapowiedzią wcielenia Syna Bożego. Czyli doszliśmy do punktu wyjścia Jana, pierwszy rozdział, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 14 werset. A słowo ciałem się stało i namiotowało między nami i zamieszkało między nami. Czyli jednoznaczne wskazanie na święto Sukot, na święto kuczek, na święto namiotów, które Żydzi obchodzą w okolicach przełomu września i października. Jednoznacznie Słowo Boże pokazuje, jak bardzo jest precyzyjne. Jest to ostre jak miecz posieczny. Miecz, który jest doskonale ostry i można nim dosyć dokładnie tutaj wyznaczyć pewne punkty czasu. Jak widać, nie ma żadnego uzasadnienia dla daty grudniowej. Nie nadaje się do tego 25 grudnia, a tym bardziej nie nadaje się do tego 6 stycznia, ani żadna inna data niż ta, która jest bliska świętu namiotów, okolice przełomu września i października. Jest to drugi powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Nie zgadzam się z tym, aby cokolwiek do Słowa Bożego można było dodawać. Nie dodawaj nic do słów Bożych, aby Bóg cię nie skarcił i nie uznał za kłamcę. Tak mówi Słowo Boże przy powieściach, 30 rozdział. Ja to może przeczytam, zamiast mówić z pamięci. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 6 werset. Słowa Agura, syna Jake z Massy. Mąż ten mówi, mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jednoznacznie tu widzimy, że w pytaniu, kto stworzył wszystkie krańce ziemi, jakie jest Jego imię i jakie jest imię Jego Syna, już wtedy, wiele lat przed wcieleniem Pana Jezusa Chrystusa, Agur wiedział, że Bóg ma Syna i pyta, jakie jest imię Jego Syna. Czy wiesz? A 6 werset mówi, nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Nie mogę być w społeczności, grupie religijnej, w której dodaje się do Słowa Bożego
bo nie chcę być wśród tych, których Bóg uzna za kłamcę. I Ciebie zachęcam do tego, abyś odstąpił od nieprawości i żebyś w jedności wzywał imienia Pana z tymi, którzy wzywają imienia Pana z czystego serca. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz do mnie zadzwonić, telefon 739 089 088 albo wysłać SMS-a albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Niech Wam Bóg błogosławi. To był drugi powód z 40 powodów, dla których nie jestem, nie byłem i nie mogę być rzymskim katolikiem. Niech Wam Bóg błogosławi. Odczytamy fragment z Ewangelii Mateusza, 1 rozdział, 18 werset, począwszy do 25. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A oto wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Myślę, że w dużo kościołach dzisiaj czytany jest ten fragment lub z Ewangelii Łukasza, a może z innych miejsc, a nawet i w Starym Testamencie jest wspomniane coś o przyjściu Bożego Syna. I to jest wspaniale, że my w to wierzymy. To jest wspaniale, że my z tego się cieszymy. I to jest wspaniale, że z tego powodu my jesteśmy tutaj. Bo gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię, gdyby On nie dokonał zbawienia na krzyżu, to każdy z nas by szedł swoją drogą, nie znając Boga, nie znając Jego Syna, nie znając swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A więc dzięki Bogu, że jednak Bóg dał się nam poznać, że posłał On swojego Syna, że Jego Syn swoją miłością przygarnął nas do siebie i dał się nam poznać jako Pan, jako Król, jako nasz Zbawiciel, jako jedyny Zbawiciel. Wierzymy tak? Jesteśmy Bogu wdzięczni za to? Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, a więc dzisiaj Jezus może być Twoim Panem, osobistym Zbawicielem, dlatego że jeszcze czas łaski trwa. Halleluja. Ale dzisiaj będę mówił na bardzo, można powiedzieć, niezrozumiany temat. A mianowicie biblijne ustosunkowanie się do świąt Bożego Narodzenia. I ktoś z Was może pomyśleć, cóż w tym jest niezrozumianego. Wyznam Wam, że bardzo wiele. I powiem jeszcze więcej, że większość chrześcijan nie rozumie. Albo nie do końca rozumie. A nawet niektóre rzeczy są zmieszane, są niebiblijne podczas tego święta. I chciałbym z mojego serca, z mojej miłości do Was
tym się podzielić, co dzisiaj wierzę, że mam z Bożego Ducha w moim wnętrzu, w moim sercu. Dość trudne niektóre myśli, ale wierzę, że mam je przekazać. I przygotowując to kazanie związane z nadchodzącym świętem Bożego Narodzenia, wyznaję przed wami, że wiele czasu poświęciłem w tym celu, aby upewnić się, o czym dzisiaj chcę mówić. I czym bliżej było do dzisiejszego dnia, tym bardziej kazanie moje się zmieniało. Chociaż rozpocząłem je 2 tygodnie temu, co najmniej albo więcej. Pragnę nam nadmienić, że to, co powiem, nie jest moim osobistym pojęciem. Jest wielu chrześcijan, którzy rozumieją to tak samo. A źródła historyczne to potwierdzają. Dlatego też skorzystałem z wielu pomocnych informacji, i które uznałem za wartościowe, to włączyłem je do tego tematu. Być może niektórzy z was, słuchając dzisiejszego nauczania, będą zaskoczeni, a inni może będą zdezorientowani. Zgodzicie się ze mną, że dużo ludzi uważa, wierzących i niewierzących, że święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi chrześcijańskimi świętami. Bez zadawania żadnych pytań większość ludzi założyli, że obchodzenie tych świąt jest konieczne. Uważają tak z powodu długich tradycji i niedoinformowania. Przyjęli, że Jezus urodził się 25 grudnia i że Biblia wyznacza ten dzień, by był świętowany przez chrześcijan. Było to moje zrozumienie do niedawna. Niestety nie jest to prawdą, a nawet powiem, że jest to kłamstwem. Istnieje wiele faktów, o których powinniśmy być poinformowani. I niektóre z nich dzisiaj chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, Jezus ustanowił, nie człowiek, nie Kościół, ale Jezus ustanowił 2 główne rzeczy, które ma praktykować Kościół. To jest chrzest wodny i wieczerza pańska. To są więc 2 największe święta ustanowione przez Jezusa dla Kościoła. Jeżeli będziecie śledzić Pismo Święte, na pewno czytacie, niestety musicie się zgodzić z tym twierdzeniem. Gdy nawróci się grzesznik, to całe niebo się raduje. Więc gdy ta osoba przyjmuje chrzest na potwierdzenie swego nawrócenia, to jest to święto dla Kościoła. Także wspominanie śmierci pańskiej, a więc spożywanie wieczerzy pańskiej, jest doniosłym wydarzeniem, ponieważ przypomina nam dzieło, którego dokonał Jezus dla naszego zbawienia. Po to On przyszedł. Jednak ludzie, nie Bóg, ale ludzie, w kolejach wiekach wprowadzili kolejne święta, których nie obchodzili pierwsi chrześcijanie. Na przykład Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych, Święta Maryjne, Boże Ciało, 3 Króli oraz święta związane z kultem tak zwanych świętych i imieninami, jak Walentynki, Barbówki, Andrzejki, Katarzynki, Mikołajki, Szczepana, Sylwestra i tak potem. Chrześcijanie tych świąt nie powinni obchodzić, gdyż nie zostały ustanowione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a tylko przez człowieka. Nie były obchodzone przez apostołów i pierwszy Kościół tego nie praktykował. Prawdą jest,
że w Biblii dwukrotnie jest wzmianka o święcie urodzin. Jedno jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, a drugie w Ewangelii Mateusza. Biblia mówi, że podczas uroczystego obchodzenia jednego z urodzin Faraona kazał on powiesić przełożonego piekarzy. A podczas obchodzenia urodzin Heroda ścięto głowę męża Bożego, Jana Chrzciciela. Oba święta, wspomniane urodziny, połączone są z morderstwem. I czy zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Bóg umieścił te dwa opisy w Biblii? Dlaczego? Nic nie ma w Biblii bez celu. Nic nie ma dlatego po prostu, aby wypełnić kartkę, stronicę Pisma Świętego. Każde słowo, ono jest ważne i ma wartość. Wydaje się dla mnie, że umieszczone są te dwa przykłady, jeżeli chodzi o urodziny, w tym celu, aby człowieka napomnieć i pouczyć, co podczas takich świąt się wydarza albo może się wydarzyć. Wydaje się dla mnie, że Pan Jezus Chrystus nie ma przyjemności w obchodzeniu urodzin czy imienin, jeżeli my to czynimy. Z pewnością nie w taki sposób, jak to obchodził Faraon i Herod. Czytając Biblię, należałoby wziąć z niej naukę i przestrogę i zastosować w naszym życiu. Po to my Biblię czytamy. Biblia jest pełnym i końcowym Bożym objawieniem dla człowieka. I w niej jest też wszystko, co potrzebujemy wiedzieć dla naszego duchowego życia. My nie musimy iść na zewnątrz Biblii po cokolwiek i zasięgać to, dlatego że wszystko, co potrzebujemy, mamy w Piśmie Świętym. Boże Słowo mówi nam, jak mamy pokłaniać się Bogu, jak obchodzić wieczerzę pańską, jak ewangelizować zgubione masy czy grzesznych ludzi, jak ofiarować zarobione pieniądze, aby podtrzymać pracę pańską i wszystkie inne rzeczy odnoszące się do chrześcijańskiego życia. O tym wszystkim Pismo Święte, Biblia nas informuje, ale nie informuje o tych świętach, które na początku ja wymieniłem. Ani razu w Biblii Bóg nie porucza nam obchodzenia święta Bożego Narodzenia. Wertujcie Biblię od początku do końca i od końca do początku. Ani razu, ani jedno miejsce nie znajdziecie. Jest nam powiedziane, abyśmy pamiętali śmierć pańską, ale nigdzie w Nowym Testamencie nie znachodzimy nakazu ani Jezusa, ani apostołów, abyśmy obchodzili urodziny Jezusa. Gdyby Jezus pragnął, abyśmy to czynili, to na pewno On by nam to nakazał w swoim słowie, jak i kiedy obchodzić to święto. Poinformował nas, jak mamy obchodzić wieczerzę pańską. Poinformował, ale nie poinformował, jak mamy obchodzić to święto. Natomiast widzimy ze Słowa Bożego, bo ono, jedynie ono, powinno być fundamentem naszej wiary i nauczycielem dla naszego życia. Boże Słowo. Widzimy z Bożego Słowa i historii Kościoła, że apostołowie i pierwszy Kościół nigdy nie świętowali narodzenia Chrystusa. Historia o tym świadczy. Można z całą pewnością powiedzieć, że Boże Narodzenie nie jest doktryną Słowa Bożego. Chodzi dla mnie o święto, Boże Narodzenie. I później jeszcze wyjaśnię. A więc czym jest święto Bożego Narodzenia? Zastanówmy się nad tym i rozważmy. Ponieważ Boży ludzie, a więc chrześcijanie, powinni być ludźmi Biblii, a nie przyzwyczajeń czy tradycji kościelnych. A więc powinni żyć według nauki Bożego Świętego Słowa. Ono jedynie powinno być naszym drogowskazem, Boże Słowo, a nie nauka kościelna i nie żaden duchowny. Ksiądz czy pastor, czy biskup,
czy ktokolwiek. Boże Słowo, jedynie ono. I tak sam fakt, że świętowanie Bożego Narodzenia nie jest nigdzie wspomniane w Biblii, to jest to dla nas dostatecznym dowodem, powinno być dostatecznym dowodem, aby z tym nie mieć nic do czynienia. A to jeszcze nie wszystko. Czy wiecie, skąd pochodzi to święto? Na pewno nie od Boga. To jest pogańskim świętem. Nimrod, wnuk Chama, jeden z synów Noego, był prawdziwym propagatorem babilońskiego systemu, który w czasie życia opanował świat. Był to ustrój zorganizowanej konkurencji, bazującej na wytwarzającym korzyści systemie ekonomicznym. Nimrod zbudował wieżę Babel, starożytną Niwełę i inne miasta. Imię Nimrod pochodzi od hebrajskiego słowa marat, oznaczającego rebelionista, a więc buntownik. On był największym światowym wielbicielem. To on. Kochankiem kobiet, mocnych napitków, brudnych żartów i długich zmysłowych zabaw. On powiedział, że kocha wszystkich i wszyscy kochają jego. Jaka to była to miłość? Nimrod był do tego stopnia zły i bezbożny, że poślubił swoją własną matkę, Semiramus. Po wczesnej śmierci Nimroda, jego matka i żona szerzyła diabelską naukę, że żyje on nadal jako duch. Twierdziła, że w nocy z usniętego pnia drzewa wyrosło wiecznie zielone drzewko. Tam był początek, które symbolizuje nowe życie zmarłego Nimroda. W każdą rocznicę jego urodzin Nimrod miał odwiedzać to zawsze zielone drzewo i zostawiać pod nim prezenty. Na skutek jej intrygi Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis, czyli matkę tego bezbożnego, jako królową nieba. A Nimrodowi zaś nadano różne imiona, między innymi Bożego Syna Nieba. Po długim okresie bałwochwalstwa Nimrod czczony był również jako Mesjasz, syn Baala i Bóg Słońca. 25 grudzień był dniem urodzin Nimroda. Tutaj mamy prawdziwą genezę bożonarodzeniowego drzewka. Ten babiloński kult matki i dziecka, Semiramius i odrodzonego Nimroda, stał się głównym obiektem czci. Czczenie matki i dziecka rozpowszechniło się z Babilonu na cały świat. Ono tam się zaczęło, a poszło wszędzie. Zmieniły się tylko imiona w zależności od kraju, ale duch był ten sam. W Egipcie byli to Izis i Ozyrys. W Azji Cybele i Dosius. W pogańskim Rzymie Fortuna i Jupiter. Nawet w Grecji, Japonii, Chinach i w Tybecie znaleźć można było obiekty czci Madonny, właśnie matki tego bezbożnego. Długo
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Długo lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Już to było. Warto wiedzieć, że w okresie II i IV wieku naszej ery 25 grudnia przypadał na dzień urodzin Mitry. Sol Invictus było to czczenie słońca jako uosobienie wszystkich innych bóstw. Z łacińskiego słońce niezwyciężone. To bóstwo rzymskie łączące cechy greckiego Apolona i indoryjskiego Mitry. Historia to wszystko podaje. W IV i V wieku, kiedy poganie z rzymskiego świata tysiącami zaczęli przyjmować nowe popularne chrześcijaństwo, wnosili swoje pogańskie zwyczaje i wierzenia pod chrześcijaństwo brzmiące imiona chrześcijańskie, a więc niby biblijne. Pomysł Madonny, Matki i Dziecka stał się bardzo popularny, zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku w święta ludzie śpiewają kolędy, ale jak wiele jest tam niebiblijnego albo tego, co Bogu jest niemiłe. Na przykład cicha noc, święta noc z rodzinnym tematem matki i dziecka. Można powiedzieć, że urodziliśmy się w babilońskim świecie. Dzisiejszy świat można tak nazwać na podstawie Biblii. Przez całe nasze życie wychowani w szacunku do tych form jako świętych. I tak większość chrześcijan ich traktuje. Nigdy nie pytaliśmy, skąd się wywodzą święta Bożego Narodzenia. Gdzie miały początek? Czy z Biblii? Czy to jest z pogańskiego bałwochwalstwa? Nasz Bóg nakazuje swojemu ludowi: wołaj na całe gardło i nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki. Księga Izajasza, 58 rozdział. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że prawdziwe pochodzenie świąt Bożego Narodzenia wywodzi się z Babilonu. Niestety, jest to prawda. W Egipcie zawsze wierzono, że syn Isis, egipskie imię królowej nieba, bo tam miała inne imię, urodził się 25 grudnia. Dlatego też poganie obchodzili te sławne urodziny na wiele wieków przed urodzeniem Chrystusa. To jest jasno ukazane w cudownej książce Aleksandra Hislopa pod tytułem Dwa Babilony. Oprócz tego każda ciesząca się poważaniem i dobrą reputacją encyklopedia świecka również potwierdzi te fakty. Niektórzy powiedzą, my nic nie możemy poradzić na to, że urodziliśmy się w pogańskim świecie. My nic nie możemy poradzić temu, że zostaliśmy wychowani i zanurzeni w pogańskich doktrynach i zwyczajach, które towarzyszą w kościołach. Jezus powiedział, a poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jest tylko jedna sprawiedliwa rzecz, którą my, jako nowonarodzeni chrześcijanie, możemy zrobić z tymi pogańskimi świętami. A to jest odrzucenie ich i nie branie w ich udziału. Panieńskie narodzenie się Chrystusa jest błogosławionym faktem. Jest to prawda nieodzowna. Lecz świętowanie pogańskiego święta jest złą i niegodziwą rzeczą przed Bogiem. To jest jasne i oczywiste, że Boże Narodzenie jako święto jest pogańskim świętem. Dlatego Bóg nie zaakceptuje tego. To święto wyszło z Babilonu. My jako nowonarodzeni chrześcijanie powinniśmy nic nie mieć
z tym świętem Boże Narodzenie wspólnego. Nie mam na myśli być fanatykiem w tym aspekcie, aby iść na ulicę i próbować wszystkich zaraz nawracać do tego zrozumienia. Mogą powiedzieć, że coś ci się w głowie pomieszało, bo świat was nie zrozumie. A jeszcze więcej, wielu chrześcijan was nie zrozumie. Nie powinniśmy na tym punkcie rozdzielać rodziny lub zbory. Nie jest to celem. Lecz wiedzieć, skąd to pochodzi, jest to rozsądne i istotne. I wtedy z miłością i przykładem nie uczestniczyć w takich rzeczach. Jeżeli ktoś chce kupić prezent dla żony lub dla męża czy dziecka, w tym nic nie ma złego. Tylko w czyją cześć my to czynimy. Tu jest bardzo istotne. Boże Narodzenie jest katolickim świętem. Nie lubię tego wyrażenia używać, ale muszę. Dlaczego my, chrześcijanie, nie powinniśmy obchodzić tego święta, tak jak świat to świętuje? Dlaczego? Dlatego, że katolicki system ukradł Boże Narodzenie od pogańskiego systemu. Oni wpierw je nie mieli. To poganie wpierw je mieli, a oni sobie ten system przywłaszczyli. Posłuchajmy, co Encyklopedia Amerykana ma do powiedzenia o święcie Bożego Narodzenia i katolicyzmie. Boże Narodzenie było według wielu źródeł nieobchodzone w pierwszych wiekach chrześcijańskiego Kościoła, gdyż chrześcijanie przeważnie raczej woleli świętować śmierć godnego uwagi człowieka zamiast jego urodzin. Dokładnie sprawdza się to, co Słowo Boże nam powiada. Obchodzenie tej uroczystości na pamiątkę Zbawiciela zostało założone w IV wieku. Zachodni Kościół, czyli rzymskokatolicki, bo wtedy powstawał on, dał nakaz, aby świętować to zawsze w dniu starej rzymskiej uczty, narodzenia się duszy. Oddane do religijnego użytku, jako należące lub pochodzące od Boga, zielony krzew z rodziny choinek, z małymi żółto-zielonymi liśćmi, żółtymi kwiatami, jemioła, jule lok. Kłoda świąteczne w czasie pogańskiego festiwalu w zimnie i waza z likierem dla napitków przy wielkich uroczystościach, festiwalach. To wszystko pochodzi z czasów przed Bożym Narodzeniem. Choinka pochodzi od czasów rzymskich. Weszła potem z Niemiec do Wielkiej Brytanii. Encyklopedia Britannica wyraża się następująco o Bożym Narodzeniu. Christmas, czyli Mass of Christ, nie było pomiędzy wczesnymi uroczystościami Kościoła. Po Konstantynie rzymski imperator wygrał wojnę Milvian Bridge. On zmusił wszystkich pogan, jego imperium, aby byli ochrzczeni w chrześcijański kościół. To on. I tak ochrzczone pogaństwo ilościowo o wiele przewyższało prawdziwych chrześcijan. Tak jak chrześcijański kościół pokłaniał się Panu Jezusowi jako Synowi Bożemu, to kiedy nastąpił 25 grudzień, poganie chcieli pokłaniać się Tammuzowi, o którym na początku wspomniałem, ich Bogu Słońca. Konstantyn wiedział, że musi coś zrobić, aby zadowolić wszystkich. Było ogłoszone specjalne nabożeństwo, mes, i Kościół zjednał pokłonienie Tammuzowi, temu bożkowi, z narodzeniem Chrystusa. I tak pogańskie święto zostało wprowadzone do chrześcijańskiego kościoła i nazwane Christ i osobno Mass. Dlaczego Boże Narodzenie jest ze świata?
Tylko sam fakt, że świat, który nienawidzi Chrystusa i jego omywającej, przebaczającej krwi, która zapłaciła za nasz grzech, ten sam świat czyni więcej hałasu o Bożym Narodzeniu niż w jakimkolwiek drugim święcie. Wszyscy świętują, nawet którzy nie wierzą w Boga. Udowadnia to, że święto Christmas nie jest od Boga. Jeśli 25 grudnia byłoby prawdziwym dniem, w którym narodziłby się błogosławiony Syn Boży, świat nie miałby z tym nic do czynienia. Dalej. Człowiek nie musi być chrześcijaninem, aby obchodzić święto Bożego Narodzenia. Nawet w niechrześcijańskich narodach, jak Japonia, Rosja i inne kraje, ludzie świętują Boże Narodzenie. Ludzie w dzisiejsze święta, którzy w większości nie są świadomi Słowa Bożego, nie znają Jezusa Chrystusa, spożywają uroczystość Bożego Narodzenia. To wszystko, co przygotowali. Zabrać więc Boże Narodzenie od świata jest omalże niemożliwe. Byłoby trudniej, aniżeli zabrać cukierka od dziecka. Pan, Bóg, nasz Zbawiciel, Jezus, powiedział ciekawe słowo w Ewangelii Mateusza 16 rozdział, że to, cokolwiek człowiek wynosi wysoko, jest obrzydliwością przed Bogiem. A teraz popatrzmy się, jak ludzie wynoszą Boże Narodzenie. Tak jak wspomniałem, wszyscy. Prawie ponad wszystko. Co nam to pokazuje? Świat ożenił się z bałwanem Bożego Narodzenia. W okresie Bożego Narodzenia więcej ludzi uprawia pijatykę, aniżeli w inne pory roku. Tak świętują. Jeśli więc jest więcej zabaw, rozpustnej niemoralności, rozchodów pieniężnych dla samego siebie niż w drugich porach roku, to wszystko jest prawdą. I świat kocha święto Bożego Narodzenia, lecz nienawidzą Chrystusa. Czy to nam nie pokazuje, skąd to święto jest? Powodów jest więcej, dlaczego nie powinniśmy świętować Bożego Narodzenia. Błędna data, błędna nazwa i błędne obrzędy. Tak naprawdę nic nie wskazuje na to, aby Jezus miał urodzić się pod koniec grudnia. Wynika z obliczeń na podstawie informacji podanych w Biblii dotyczących narodzin Jana Chrzciciela 6 miesięcy przed Jezusem, które wskazują okres narodzin Jana na przełomie marca i kwietnia. Jezus urodził się 6 miesięcy później, czyli na przełomie września i października. Czytamy także, że gdy narodził się Jezus, to byli pasterze w polu czuwający, a więc nie było jeszcze zimy, skoro noc spędzali pod gołym niebem. Czytamy też, że Jezus leżał w żłobie. Nikt nie zostawił niemowlęcia w żłobie w okresie, gdy temperatura spadała w dzień poniżej 10 stopni. Bo taka temperatura w grudniu jest. A w nocy nawet poniżej zera. W Izraelu było bydło wypędzane na pastwiska w marcu. A z początkiem listopada już było z powrotem zaganiane. Także każde ważne wydarzenie w życiu Jezusa miało związek z jakimś świętem biblijnym. Na przykład śmierć Jezusa w czasie święta Paschy, zmartwychwstanie w święto Pierwocin, zesłanie Ducha Świętego przez Jezusa w ostatni dzień święta tygodni, czyli w pięćdziesiątnicę zwaną Zielonymi Świętami. Z głównych świąt biblijnych pozostaje jeszcze święto namiotów, w czasie którego na przełomie września i października wypadają narodziny Jezusa. Jeśli więc już mielibyśmy obchodzić pamiątkę narodzin Jezusa, to powinno odbywać się
w rocznicę jego urodzin. Na przełomie września i października, a nie 25 grudnia, które było już świętowane wieki przed narodzeniem Pana Jezusa. Nazwa Boże Narodzenie wskazuje na narodziny Boga. Boże Narodzenie. Podczas, gdy Bóg się nigdy nie narodził. Sama nazwa jest obrazem i poniżającym Boga. Boże Narodzenie. Jeśli więc ktoś chce obchodzić te święta, to prawidłowa nazwa powinna brzmieć pamiątka narodzenia Jezusa lub pamiątka narodzenia Mesjasza. W Biblii to znajdziemy. Jest to poparte Bożym Słowem. Jeśli ktoś świętuje narodziny Jezusa, to są to narodziny Jezusa jako człowieka pod postacią, którego na świat przyszedł Syn Boży, a nie narodziny Boga. Bóg zawsze jest, zawsze był i zawsze będzie. Jezus był Synem Człowieczym i Synem Bożym równocześnie. Nazwa Boże Narodzenie wygląda podobnie jak z określeniem Marii Matka Boska. Dokładnie to samo. Tej nazwy nie uznajemy, a w innych kościołach uznają. Większość uznaje tak zwanych chrześcijan. A przecież wiemy, że Maria była matką człowieka pod postacią, którego na świat przyszedł Syn Boży, a nie matką Boga. Nazwa tego święta jest także błędna w języku angielskim, określenie Merry Christmas, które często tłumaczy się Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Początkowo pisano Christmas bądź Christmas przez dwa S i czasem z łącznikiem, czyli osobno ten wyraz był pisany. Później nazwę tę skrócono do Christmas. To był proces w czasie. Merry Christmas znaczy więc wesołej mszy Chrystusowej. Dokładnie ma takie znaczenie. Christmas to skrót od Mass of Christ. Christmas. Msza Chrystusa. The Mass of Christ. Kiedy mówimy słowa ja idę na Mass, to znaczy ja idę do kościoła katolickiego na mszę. Katolicy nie używają słowa nabożeństwo, ale raczej mówią msza. A tak Mass of Christ jest czytaniem lub śpiewaniem pieśni dla duszy zmarłego człowieka. To ono oznacza. Chrześcijanie nawróceni nie mają nic wspólnego z mszą. A jednak wielu z praktykujących chrześcijan mówi Merry Christmas, włącznie z nami. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że pozdrowienie świąteczne wymieniane podczas świąt w ten sposób i uczestnicząc w tym mieszamy, i tu jest cała tragedia, mieszamy cenne i święte imię Chrystusa z tym duchem świątecznym. Pan nam mówi, abyśmy nie mieszali Jego imienia z pogańskimi świętymi lub z pogańskimi bogami. Pan powiedział do Ezechiela, 20 rozdział, nie zanieczyszczajcie mojego świętego imienia więcej. Izrael to robił. Bóg ostrzegał. I dzisiaj Bóg Kościół w XXI wieku ostrzega. Słowa msza nie ma w Biblii w ogóle. I msza jest składaniem powtórnej, bezkrwawej ofiary z ciała i krwi Jezusa. To ma znaczenie. Natomiast list do Hebrajczyków wskazuje nam, że nie powinniśmy składać już kolejnych ofiar, ponieważ ofiara Chrystusa była doskonała jedna raz na zawsze. Składanie powtórnych ofiar jest znieważaniem ofiary Chrystusa i podważaniem tej ofiary. Nie powinno więc celebrować mszy jako ofiary. Większość symboli i obrzędów Bożego Narodzenia ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich i niebiblijnych. Na przykład świąteczna choinka,
Od wieków była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. Niestety, jest to prawdą. Nic wspólnego nie miała z Chrystusem. I dzisiaj wierzę, że ona się nie przerodziła w coś innego. Ostrokrzew służył Celtom do obłaskawiania chochlików, a jemioła do praktyk okultystycznych. Taka jest prawda. W XIX wieku, w okresie Bożego Narodzenia, choinkę zaczęli stawiać liberalni protestanci w Niemczech, a stamtąd ten zwyczaj przeniósł się do innych krajów chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich. Wszyscy polubili to święto, bo im było bardzo pasowało ono wygodnie. Choinka nawiązuje więc do kultu świętych drzew. Stary Testament wielokrotnie ostrzega przed takimi rzeczami. Szopka tworzona, gdzie wszędzie można zauważyć, a nawet w wielu kościołach wewnątrz, szopka tworzona jest jako miniatura stajni betlejemskiej, w której narodził się Jezus. A Biblia mówi, aby nie czynić obrazów, figur i posągów w celach kultu. Jest to kult. Święty Mikołaj, on także ma pochodzenie pogańskie. A jak omalże wszystkie dzieci są w tym okłamaniu i w tym duchu, nazwa pochodzi od święty Nikolas. Kim on był? Święty Mikołaj był nim rzymskokatolicki biskup w mieście Myra, który żył w V wieku. Był on czczony w dniu 6 grudnia przez Greków i przez narody łacińskie, a później rozeszło się to wszędzie. Znany XIX-wieczny kaznodzieja Charles Spurgeon mówił na temat świąt tak, już w XIX wieku. Nie mamy żadnych zabobonnych względów odnośnie czasów i sezonów. Oczywiście, że nie wierzymy w kościelny okres zwany świętami Bożego Narodzenia, ponieważ nie wierzymy w coś takiego jak msza, ale brzydzimy się tym. Niezależnie, czy jest to w formie mówionej, czy też śpiewanie po łacinie, czy po angielsku. I ponieważ nie znajdujemy żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Wiele innych kaznodziei z różnych ruchów, z ruchu baptystycznego, jak również z innych, to samo czy podobne twierdzenia powiedzieli. I można znaleźć wiele wypowiedzi, można znaleźć, zasięgnąć informacji. Fakt ten jednak wcale nie oznacza, że chrześcijanie nie czcili przyjścia Zbawiciela na ziemię. To nie wyklucza jedno drugiemu. Boże Narodzenie jest jedno. Przyjście Zbawiciela na ziemię jest drugie. Jest całkiem coś innego. Niestety większość chrześcijan pomieszało, dlatego że to się stało już lata temu. Dla chrześcijan było to bardzo ważna prawda, przyjście Jezusa na ziemię. Ale nie istniało jednak osobne święto. Uwaga była skupiona nie na samym dniu narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy wcielenia. I oto się rozchodzi. I tak Pismo Święte ukazuje. Ewangeliści Mateusz i Łukasz opisują narodziny Chrystusa, Zbawiciela świata. Łukasz podaje nawet niektóre szczegóły, a mianowicie miejsce, w którym narodził się Chrystus, ale nie ma żadnej daty. Ale nasuwają się w tym opisie pewne pytania. Co oznacza owa gospoda, gdzie w niektórych przekładach tak jest tam ujęte? Skoro zwykło się mówić, nawet śpiewamy w kolędach, że Jezus urodził się w stajni betlejemskiej. Innym razem mówi się o grocie. Otóż Ewangelia używa tu greckiego słowa katalima, które określa raczej pokój mieszkalny niż kwaterę dzisiejszej gospody lub zajazd. Ponieważ kwatery były zajęte, tak w Ewangeliach czytamy, Maria z Józefem musieli szukać gdzie indziej wolnego miejsca.
schronili się w pomieszczeniu dla zwierząt. Widzimy więc, iż rzeczywiście w Ewangeliach nie ma wzmianki o ubogiej stajence czy grocie. Są jednak podstawy, by w takiej właśnie scenerii przedstawiać przyjście Jezusa na świat. Całe to pomieszczenie mogło więc być jakąś szopą, grotą skalną albo schronem wydrążonym w ścianie pagórka w okolicach osiedla. Nie musi czy nie musiało być dokładnie to, jaką my wyobraźnię mamy. Z Ewangelii wynika, że nowonarodzony Chrystus został położony w żłobie. Użyto tu greckiego słowa fatne. Oznacza miejsce, gdzie kładziono paszę dla zwierząt. Nic dziwnego, że najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, począwszy od połowy II wieku, narodziny Jezusa umieszcza właśnie w grocie. W takiej grocie mógł stać żłób, o którym mówi Ewangelia. Autorzy z II i III wieku, między innymi Justyn Męczennik oraz Orygenes, wspominają, że w Betlejem znajdowała się grota otaczana szacunkiem, jako miejsce narodzenia Chrystusa. W tym świątecznym okresie często nie możemy złapać oddechu. Na pewno tak było. Zaganiani, zabiegani. Nie ma czasu na nic, bo tyle zajęć jest wokół tego święta. Ale czy jest to spowodowane zachwytem nad Bożym dziełem, czy tylko nad świętem? Czy też pośpiechem i troską o to, co przemija? Przeważnie tak jest. Jak tu jeszcze znaleźć chwilę na to, by zaplanować sobie jeszcze czas na uwielbienie Boga, jeżeli uważamy, że to jest Jego rocznica urodzin? Uniżenie i wdzięczność za to, co On dla nas uczynił. Przyjście Jezusa na świat było w planach na długo, zanim pojawiło się w naszych kalendarzach. Stary Testament je zapowiadał, a Nowy je prezentuje. Stary Testament mówił o nim pod osłoną tajemnicy, natomiast Nowy odkrywa wszelkie fakty i na tym powinniśmy bazować. Ten pierwszy obiecuje, a drugi daje to, co obiecano. W czasach Starego Testamentu cały czas oczekiwano jego przyjścia, natomiast w okresie Nowego nastąpiło uwierzytelnienie, czyli spełnienie. W pierwszym wołano, ktoś nadejdzie, a w drugim już nadszedł. Bóg przyszedł do nas w ciele, bo On zawsze czyni to, co wcześniej zapowiedział. Jakie zwykłe, a zarazem jakie wspaniałe, czy wzniosłe. Jaki wspaniały jest Bóg. Nie święto, ale Stwórca. Nasz Pan, nasz Zbawiciel. Co za kochający, jak doskonała jest Jego łaska.